Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Przepraszam, że tak, kurczę, z dynki. Słuchaj, jestem pod wrażeniem. Lejga, znowu. No, auto zaszczurzone, obwód, chyba był w filmie, albo nie było, z kawalerem z mikrofibrami, z którymi połączyłem ten produkt. Klapa do obiegu zewnętrznego i wewnętrznego się zepsuła i był cały czas, można powiedzieć, obieg wewnętrzny, czyli brało powietrze ze środka i masakra z glikolem, od fajki, no ogień na szybach. Jak to odparowuje? W garażu 3 stopnie. Wilgotność potężna, no miód, prowadzenie, miękkość. Na chwilę obecną, kurczę, no może być tak, że to będzie mój ulubiony płyn do szyb. No rewelacja i zapach, wszystko jest okej. Minus. Ta butelka za to mizerem, no za to bym zamordował. Ilość produktu wyrzucana jest za duża. Do tego piana, która się rozpryskuje, nie da się tego idealnie rozprowadzić na mikrofibrę, więc tak jak widziałeś, przerzuciłem sobie w buteleczkę mniejszą i dałem atomizer, który daje mega mgłę. I tu jest po prostu ogień. Będę się dalej bawił, bo latem to będzie mistrzostwo. To już wiem, że latem nic tego nie zastąpi zimą. I czuję, że też będzie mistrzostwo. Ściąga wszystko. Naprawdę. W aucie było naprawdę paskudnie. Nie dało się już jeździć. Żona mówi, że no nie da się jeździć, bo pakowałem już, mówię, kurczę, może te dywaniki tak przyjmują. Okazało się, że widzisz, problem tkwił gdzie indziej. Ale nie do tego, nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o płynie. Zimą, bo dla mnie to jest właśnie najgorsza pora, gdzie na szybach. Płyn ze spryskiwacza, on też jest trochę tłusty, więc tutaj, kurczę, te osady z dróg też inaczej się myje niż latem. Radzi sobie perfekcyjnie. Co dalej? Zobaczymy. Zapraszam do dalszej części filmu.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak zauważyłeś, kolejny produkt od Leigi. Linia Glinium, czyli kurczę w 99% biodegradowalna, czyli bezpieczna. I słuchaj, teraz tak. Pierwsze co, to bym zabił osobę, która dała, a czyli może nie zabił, to złe powiedzenie. Może karczycho, o tak, bo zabijać nie wolno. Ale jakaś kara musi być. Słuchaj, za atomizer i za butelkę, w którym jest ten produkt, tracimy dużo materiału, ale słuchaj, jeszcze to nie jest tak, że to dyskwalifikuje ten produkt. Ja sobie, tak jak widziałeś, przelałem do tej butelki, gdzie jest mega oszczędnie. I tak na chwilę obecną, jeżeli chodzi o płyny do szyb, jest to mój ulubiony płyn. Odparowywanie, zbieranie, zapach w ogóle taki neutralny, nie męczący. Glikol, tak jak widziałeś, to w tym mańku no, zbiera ma bez jąknięcia. I dlaczego go przelałem? Bo moim zdaniem tutaj to jest strata materiału. Ale gdy przyjeżdża konkret szczurek we wnętrzu, to rzeczywiście jak jest ciepło, tego produktu z takiego atomizerka może być za szybko odparuje. No właśnie. I dlatego też, bo tak go właśnie później wyczułem, dali ten, żeby była piana. Poleciało. I wtedy robi robotę. Wjeżdżasz do wnętrza, ładujesz kurczę na mikrofibrę czy na papier, właśnie taką pianę i pracujesz bardzo długo. Produkt obłędnie zbiera tłuste osady. Naprawdę. Może nie jest to, nie jest lepszy pod tym względem od tego Strovelsa, ale jeżeli chodzi o takie typowe płyny do szyb, to jest mój na chwilę obecną ulubiony. Naprawdę. I tutaj, gdzie bym nie wjechał, wszędzie mi się sprawdził. Nie miałem z nim żadnych problemów. Odparowywanie, zbieranie, ogólnie same plusy. Naprawdę same plusy. No ten plus ujemny to ten atomizer, który mnie wkurzał, że tak dużo materiału wyrzucał, ale później jak się zrobiło właśnie cieplutko, gorąco, zrozumiałem o co chodzi. Zapach w ogóle nie męczący, taki, takie nic. Tak, on jest taki delikatny, ale nie myśl sobie, że tu będą jakieś fiołeczki, tak jak niektóre płyny są tak mega przebajeżone. Tu nie, tu masz neutralnie. Wjeżdża z produktem, którego nie czujesz i robi mega robotę. Czy produkt jest fajny? Jest mega zajebisty, naprawdę. Na chwilę obecną to jest chyba mój ulubiony płyn na wszystkie akcje. Bez względu. Żona w ogóle w domu jak go użyła też mówi, że kozak. Po prostu. I już. A jak żona moja mówi, że coś jest zajebiste, to tak jest. I w ogóle ja wtedy nie dyskutuję. Bo wiadomo, że się nie dyskutuje, bo po co? Po co? Po co? Głodnym chodzić? No. Nie, żartuję. Żona ma nosa do płynów. I tutaj już mi nie jednego, ja myślałem, że jest fajny. Jak go zaczęła używać, to później mi wytłumaczyła, co jej nie pasuje. I później jak ja wziąłem i rzeczywiście się tak pobawiłem, bo to... Wiesz, każdy patrzy troszeczkę inaczej. Żona to bardziej patrzy pod właśnie odparowywanie. Ile się musi namachać. A ten jest, kurczę, jeżeli chodzi o zbieranie właśnie brudu i odparowywanie, no to ten na chwilę obecną naprawdę jest mistrzem. Także jakby ci to powiedzieć, kurczę, na szybkie akcje przelej go sobie do innej butelki, tak jak tutaj, bo... Stracić tutaj będzie strata materiału, ale jak będzie super gorąco i będzie naprawdę dużo brudu, bo jak tutaj tego używam, powiem szczerze, tego używam jak mam jakiegoś trolla, znaczy do bieżącego też, po myciu. Auta to tak, bo nie potrzebuję dużo płynu, żeby wiadomo, zebrać tylko to, bo nieraz coś tam jakaś smuga zostanie na zewnątrz, to psik, jadę i to jest moment. Ja tam w ogóle nie muszę nic docierać, a to... Właśnie jak jest super gorąco, a i potrzebuje trochę popracować. No to wtedy z tym atomizerem, gdzie tutaj niestety wyrzuca zdecydowanie za dużo towaru. No ale wszystkiego mieć nie można, wystarczy sobie przelać. Nie wiem, czy jest w piątkach, kurczę, bo i nie wiem, ile kosztuje, ale jest naprawdę zajebisty. Dzięki, a i jeżeli chodzi o zbieranie, bo nie pokazałem zbierania wazeliny technicznej. Uwierz mi, że glikol jest... gorszym wyborem, jeżeli chodzi, raczej gorszym pod względem trudniejszym o do wymycia, jeżeli chodzi o auto, niż chociaż sama wazelina też jest, no nie jest za łatwa do wymycia, szczególnie jak jest porysowana, ale glikol w aucie, który jest używany, jest, siedzi to całkiem inaczej i to wiesz, te szyby nie mam jak na dłoni, tylko muszę, wiadomo, troszeczkę się powyginać, poprężyć, no to jest inne mycie i wtedy właśnie takie płyny się albo wykazują, albo nie. Ten się zdecydowanie wykazał. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!